Dojeżdżamy do stolicy kraju leżącej nad Zatoką Fińską. Miasto liczy około 630 tysięcy mieszkańców, a cała aglomeracja 1 200 000 tysięcy. Helsinki zostały założone w 1550 roku przez króla Gustawa Wazę. Klasycystyczny ratusz z drugiej połowy XIX wieku. Rzeźba w holu ratusza. Lustra umieszczone na górze i na dole powielają ją w nieskończoność. W Helsinkach w 1975 roku podpisano akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie KBWE. Katedralny Sobór Prawosławny z 1868 roku pod wezwaniem Zaśnięcia Bogu Rodzicy. Sobór Uspiński jest przykładem rosyjskich wpływów w Finlandii. Rzadko spotykana personifikacja Boga. Sobór to jedna z pozostałości po okresie, w którym Finlandia znajdowała się pod panowaniem Rosji. Finlandia przeszła w ręce Rosji w 1809 roku, a niepodległość uzyskała w roku 1917. Katedra luterańska wybudowana w stylu neoklasycystycznym w latach 1830-1850. Projekt został sfinansowany przez cara Rosji Mikołaja I. Katedra góruje nad Placem Senackim, głównym placem Helsinek. Przy placu znajduje się siedziba rządu, senatu i Uniwersytetu Helsińskiego. Pomnik cara Aleksandra II. Kościół luterański zbudowany w 1969 roku. Jest to podziemny kościół wykuty wewnątrz masywnych granitowych skał. Wnętrze jest oświetlane światłem naturalnym wpadającym poprzez 180 szklanych paneli umieszczonych pomiędzy kopułą a ścianami. W owalnym wnętrzu mieści się 750 miejsc siedzących. Park imienia Sibeliusa uważanego za jednego z największych fińskich kompozytorów. Jest tu jego pomnik złożony z 600 stalowych rur o łącznej wadze 24 tony. Przypomina wielkie, surrealistyczne organy.